powiedzieć, panel prezydencki spotkania Platformy Krymskiej, drugiego spotkania Platformy Krymskiej przed chwilą się zakończył. Chcę wyrazić bardzo dużą satysfakcję. Po pierwsze dlatego, że zostałem zaproszony do wzięcia udziału bezpośrednio tutaj w Kijowie przez pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jako jedyny spośród wszystkich prezydentów. Wszyscy inni łączyli się zdalnie, czyli za pomocą sieci internet, ale też powodem niewątpliwym do satysfakcji jest to, jak bardzo wielu prezydentów z różnych krajów, można powiedzieć śmiało z całego świata, wzięło udział tym razem w posiedzeniu Platformy Krymskiej. Bo rzeczywiście mieliśmy prezydentów i z Ameryki Południowej i oczywiście z wielu państw Unii Europejskiej. Natomiast proszę Państwa, co ważne, no, wziął udział przewodniczący Rady Europejskiej, wzięła udział przewodnicząca Komisji Europejskiej, wziął udział sekretarz generalny Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego, wziął udział premier Wielkiej Brytanii, wziął udział kanclerz Niemiec. Więc tych polityków, o których śmiało można powiedzieć, że są liderami sceny politycznej w swoich częściach świata i w swoich organizacjach międzynarodowych, był cały szereg. Więc to było bardzo owocne spotkanie. Co na pewno jest bardzo ważne, bardzo mocny głos. Bardzo mocny głos, jeżeli mówimy o kwestii napaści rosyjskiej na Ukrainę, jeżeli mówimy o tej agresji, z którą mamy do czynienia od pół roku, od 24 lutego tego roku, to wszyscy podkreślali, że tak naprawdę rozpoczęła się ona w 2014 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę po raz pierwszy, kiedy zaczęła okupację okręgów donieckiego, ługańskiego, a przede wszystkim okupację Krymu. I ten głos okupacja Krymu wybrzmiał bardzo mocno w połączeniu z jednoznacznym, absolutnie powtarzającym się cały czas wezwaniem Rosji do opuszczenia Krymu, do zwrócenia Krymu Ukrainie. Wszyscy mówili, że będzie można mówić o zakończeniu rosyjskiej agresji na Ukrainę wtedy, kiedy Krym zostanie Ukrainie zwrócony, wtedy, kiedy Ukraina wróci do swoich granic uznanych przez wspólnotę międzynarodową. Więc ten szczyt pokazuje, że ta rosyjska agresja na Ukrainę niewątpliwie w istocie dla Rosji paradoksalnie jest jej porażką, ponieważ, co mówiłem gorzko, o ile rok temu w czasie posiedzenia Platformy Krymskiej, jeszcze przed tą otwartą agresją z 24 lutego tego roku, można było mówić, że część polityków tak niejednoznacznie się wypowiadała, że można było nawet rozumieć, że są takie głosy, które mówią, no Rosja zajęła, ale może tą wojnę należy zakończyć przez to, że po prostu ktoś, że to po prostu jakby zostanie uznane międzynarodowo, nawet w sposób milczący, że Rosja po prostu zajmuje to terytorium. Dzisiaj ten głos jest absolutnie jednoznacznie na nie. Zdecydowanie wszyscy mówią, Rosja ma zwrócić Krym Ukrainie, to jest ukraińska ziemia, to jest ta część Ukrainy, która znajduje się w uznanych międzynarodowo granicach Ukrainy, a Ukraina ma wrócić do swoich uznanych międzynarodowo granic. Wszyscy podkreślają, że cała rosyjska napaść na Ukrainę, cała ta agresja jest absolutnym pogwałceniem prawa międzynarodowego, więc jak widać, ten głos staje się coraz silniejszy, on narasta i z punktu widzenia Ukrainy, jej bezpieczeństwa, jej niepodległości. Jutro jest Dzień Niepodległości Ukrainy, dzisiaj jest święto ukraińskiej flagi. Tutaj na Ukrainie, w Kijowie, te głosy, które dzisiaj padły tutaj w czasie drugiego posiedzenia Platformy Krymskiej, z całą pewnością są bardzo ważne. Po rozmowach dwustronnych, czy będziemy zwiększać pomoc wojskową do Ukrainy? My Ukrainę wspieramy cały czas w miarę swoich możliwości. Ja dzisiaj długo rozmawiałem z panem prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Będziemy dalej wspierali Ukrainę na wiele sposobów. Proszę pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie pomoc wojskowa z polskiej strony. To jest także pomoc humanitarna i realizowana przez polski rząd, ale przede wszystkim także i realizowana na co dzień przez moich rodaków, za którym jeszcze raz chcę z tego powodu wyrazić ogromną wdzięczność za tą postawę wobec społeczeństwa ukraińskiego, wobec tych, którzy przyjechali do Polski, ale wobec tą postawę pomocy także tym, którzy są teraz na Ukrainie, bardzo często w tej części, która jest okupowana, więc tutaj Polacy robią naprawdę wielką robotę. Rząd polski też realizuje w tej chwili program pomocy Ukrainie. Wyposażamy 5 przychodni na Ukrainie, w których będą mogli być leczeni mieszkańcy Ukrainy, także ukraińscy żołnierze, także ranni. Budujemy
budujemy mieszkania kontenerowe, w których osoby, których domy zostały zburzone, będą mogły tymczasowo mieszkać. Tych form pomocy jest wiele. Dyskutujemy w tej chwili o tym, w jakiej części odbudowy Ukrainy mogłaby uczestniczyć Polska. Polskie firmy także są zainteresowane kooperacją na Ukrainie. Dużo dzisiaj mówiliśmy. Pamiętajmy, że to nie jest tylko pomoc. To są także interesy. Chcemy robić takie interesy, które będą opłacalne i dla Polski, dla polskich firm, i dla Ukrainy, dla ukraińskich firm. Mamy nadzieję, że Ukraina będzie się odbudowywała, że będzie mogła wrócić do swojego normalnego funkcjonowania, że wojna się zakończy właśnie w ten sposób, że Rosja będzie musiała opuścić terytorium Ukrainy, oddać te tereny, które dzisiaj okupuje. Panie prezydencie, wiele mediów światowych nawet zwraca uwagę na pana wyjątkową relację z prezydentem Zeleńskim, taką przyjacielską. No jak to jest? Dlaczego tak jest? Widać, że panu Rosji mówicie. Rozumiemy się, jesteśmy sąsiadami. Jakoś w jakimś sensie można powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się. Jak państwo wiecie, spotykamy się dosyć często. Mieliśmy bardzo długie, bardzo ważne dla mnie osobiście spotkanie w Wiśle, które nastąpiło de facto prawie tuż przed rosyjską napaścią na Ukrainę. Wtedy gdzieś rysowało się to wielkie niebezpieczeństwo tej napaści, ale liczyliśmy obaj na to, że uda się jej uniknąć. Dzisiaj ona jest faktem. Dzisiaj Ukraina wymaga wsparcia. Ja uważam, że w głębokim interesie Rzeczypospolitej przede wszystkim jest to, żeby Ukraina istniała jako niezależne, niepodległe, suwerenne państwo, jako nasz sąsiad, który będzie się rozwijał, który także będzie nam dawał możliwości rozwijania się gospodarczo we współpracy z tym właśnie państwem. I między innymi dlatego w interesie Rzeczypospolitej, w interesie także polskiego społeczeństwa wspieram Ukrainę. No tak się stało, że polubiłem pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Myślę, że to jest człowiek oddany sprawie swojego narodu i swojego państwa, który po prostu całym sercem i całym sobą realizuje to, a przede wszystkim jest to człowiek bardzo odważny. I te kilka miesięcy, które za nami, jednoznacznie to pokazały, kiedy z wielu stron proponowano mu, żeby opuścił swój kraj, żeby uciekał, kiedy wydawało się, że Rosjanie mogą wkroczyć w każdej chwili do Kijowa. On był gotowy oddać życie. Taka jest prawda i ja to widziałem i tak też żegnaliśmy się tutaj w Kijowie 23 lutego, dzień przed rosyjską agresją, właściwie kilka godzin przed rosyjską agresją na Ukrainę, kiedy obaj już wiedzieliśmy, że ona na pewno nastąpi. Mam ogromny szacunek do człowieka, który prezentuje taką postawę. Panie prezydencie, pół roku wojny pełnowymiarowej. Rozmawiał pan pewnie z prezydentem Zełenskim na temat sytuacji na froncie, na temat tego, jak ukraińskie władze widzą dalszą perspektywę tej wojny. Jak pan prezydent to ocenia? Ukraińcy wygrywają, przegrywają, jest impas. Przede wszystkim stała się rzecz, której myślę większość świata, obserwatorów, ekspertów się nie spodziewała, bo panował taki mit tego, że rosyjska armia wielka, niezwyciężona, mówiło się de facto zmiażdży Ukrainę i armię ukraińską. Przecież mówiono o 72 godzinach, kiedy nie tylko, że Ukraina zostanie opanowana, Kijów zostanie opanowany, ale przede wszystkim powstanie jakiś rosyjski rząd marionetkowy, który tutaj będzie rządził tym okupowanym w całości krajem. Tak się nie stało właśnie dlatego, że Ukraińcy pokazali bohaterstwo, ogromną dzielność. Zresztą do mnie właśnie w tej rozmowie i wcześniej w Wiśle i później tutaj w Kijowie 23 lutego pan prezydent Zełenski kilkakrotnie powtarzał, że jeżeli Rosjanie myślą sobie, że tak przyjdą po prostu i zajmą Ukrainę, to są w błędzie i że tu ludzie będą walczyli do ostatniej kropli krwi. I tak też się stało i jak widać Ukraińcy po prostu zatrzymali tą rosyjską ofensywę, zatrzymali wielką rosyjską armię, która okazała się wcale nie niezwyciężoną armią. Dzisiaj przy międzynarodowym wsparciu, bo bez tego nie dałoby się, bo przecież ta różnica potencjału militarnego jest ogromna, ale jak widać, kiedy ta pomoc międzynarodowa jest, to Ukraińcy są na tyle bohaterscy, żeby swojego kraju dzielnie bronić, mimo tego, że no, giną codziennie na froncie, to cały czas się zgłaszają nowi ochotnicy, cały czas to morale wojsk ukraińskich jest niezwykle wysokie. Pytam o to za każdym razem pana prezydenta Zełenskiego i niezmiennie mi powtarza, jeżeli chodzi o morale, absolutnie na najwyższym poziomie, tylko potrzebujemy wsparcia i jeszcze raz wsparcia. Ja nieustannie o to wsparcie apeluję do całego świata, do całej wspólnoty międzynarodowej, także o to wsparcie militarne. Tak, po prostu ono jest Ukrainie potrzebne, żeby
żeby Ukraina mogła przetrwać, musi to wsparcie mieć, bo ukraińscy żołnierze są ogromnie bohaterscy, ale muszą mieć czym walczyć. My także jesteśmy tym krajem, który pomaga Ukrainie. Dzisiaj już nikt tego nie ukrywa, że wysyłamy wsparcie wojskowe na Ukrainę. Też za to mi pan prezydent dzisiaj dziękował. Jak państwo wiecie, nasza broń się tutaj przydaje. Działa bardzo dobrze i sprawdza się. I dla mnie jako prezydenta Polski to także jest satysfakcja, że możemy wesprzeć naszych sąsiadów, którzy znaleźli się w ogromnie trudnej sytuacji, którą my doskonale jako Polacy rozumiemy. Panie prezydencie, czy w rozmowach dwustronnych rozmawialiście o nowym traktacie? Co w nim powinno się znaleźć? Co powinno być jego fundamentem i kiedy może być przyjęty? Na pewno, tak jak powiedziałem, to jest taki traktat, który, bo już nad nim pracujemy, już można powiedzieć, że jego draft jest gotowy i omawiany. To jest taki traktat, który przenosi nas z jednej strony w nową rzeczywistość przyjaźni polsko-ukraińskiej, chciałbym powiedzieć braterstwa polsko-ukraińskiego. Wierzę w to, że tak jest i tak będzie na przyszłość. I stary, tak jak powiedziałem, ten traktat, który był, który jest do tej pory, on zrealizował swoje zadanie i to jest najważniejsze. On zbudował, rzeczywiście zbudował w bardzo trudnych warunkach, także i tych warunkach historycznych, przyjaźń pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Wierzę w to, że będziemy umieli ją budować dalej tak, żeby ona była rzeczywistym braterstwem pomiędzy naszymi narodami. Ten draft, nad którym w tej chwili pracujemy, on ma służyć temu, aby pokazać nowe zasady współpracy, zacieśnione zasady współpracy, intensyfikujące tą współpracę. Temu właśnie ma służyć to nowe rozwiązanie. A kiedy można się go spodziewać? Jak dopracujemy go, mam nadzieję, że niedługo.